Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj kolejna część dotycząca tego, w jaki sposób można spotkać się z Panem Jezusem. I to spotkanie z Panem Jezusem, które dziś będziemy omawiać, to jest spotkanie z 12-letnim Panem Jezusem w świątyni. Jak ludzie go spotkali, jest to opisane w Łukasza, drugi rozdział. Od 41 do 52 wersetu. I wyraźnie tutaj mamy napisane, że a po 3 dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego pośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. Łaska Boża, jak widzimy, była z Panem Jezusem Chrystusem. Było to widoczne dla tych, którzy spotykali Pana Jezusa Chrystusa. I ty, gdy przyjdziesz do Pana Jezusa Chrystusa, to łaska Boża jest z nim i on tej łaski chętnie ci udzieli. To wydarzenie z życia naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest wyjątkowo urokliwe, jest wyjątkowo piękne. Doskonałość Pana Jezusa, całkowicie odpowiednia do Jego wieku, została objawiona w cudowny sposób. Jeśli chcielibyśmy wyrazić na ten temat parę myśli, to odczuwamy, że w szczególny sposób potrzebujemy łaski Bożej, aby znaleźć odpowiednie i pasujące słowa. Tutaj język ludzki jest całkowicie nieodporny na błędy, opisując taką sytuację. A mimo to jesteśmy zobowiązani, aby zaświadczyć, jak w naszych duszach odbiór tego spotkania wygląda. Jesteśmy świadomi, że Pan Jezus Chrystus, że Jezus Chrystus nawet już w wieku 12 lat swoją osobą jako odwieczny Bóg, a jednocześnie prawdziwy człowiek, przewyższa wszelkie granice ludzkiego pojmowania. A jednak, czy jest coś większego niż rozmyślanie o Panu Jezusie Chrystusie? Czy jest coś większego niż rozmyślanie o Panu Jezusie? Zajmowanie się Jego osobą w różnych okresach życia, a także we wszystkich Jego relacjach, społecznościach, oddziaływaniach z ludźmi, pogłębia nasze uwielbienie i sprawia, że stajemy się zdolnymi, aby wstępować w Jego ślady. I to jest bardzo ważne. Pierwszy człowiek, Adam, pierwszy człowiek, stary Adam, został stworzony przez Boga już jako osoba dorosła. Jezus Chrystus, Pan Jezus Chrystus, człowiek z nieba, wyrastał z dziecięcia na mężczyznę. Pod tym względem był bardziej człowiekiem niż sam Adam. A to możemy wyraźnie widzieć tej informacji. A dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości i łaska Boża była nad nim. Pan rozwijał się zarówno duchowo, jak i cieleśnie. Pan Jezus Chrystus rozwijał się zarówno duchowo, jak i cieleśnie. Okres tego naturalnego rozwoju znalazł całkowitą akceptację ze strony Boga oraz uznanie ludzi. A po 3 dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego pośród nauczycieli, słuchającego i pytającego tych nauczycieli. I to widać wyraźnie, że był w świątyni. Jezus Chrystus jest mądrością w swojej osobie. Jego poznanie daleko przekracza wiedzę nauczycieli. Mimo to jednak przysłuchuje się tym nauczycielom i stawia tym nauczycielom pytania. To zachowanie, które było odpowiednie dla jego wieku, potwierdza to, co jedynie on sam mógł o sobie zaświadczyć. Jestem cichy i pokornego serca. Jednak jego doskonała wiedza nie może na zawsze pozostać w ukryciu. Dlatego widzimy, a zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. I tutaj na zarzut ze strony rodziców Pan Jezus Chrystus, Jezus, reaguje pytaniem
i to pytanie jest ciekawe. Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Zawsze, nawet w wieku 12 lat, jako odwieczny syn był on świadomy swojego związku z Ojcem, Bogiem Ojcem. Jego rodzice nie szukaliby go z takim przerażeniem, gdyby w wierze rozpoznali relację, jaką miał ze swoim Bogiem i Ojcem. I dalej widzimy takie sformułowanie, i był im uległy. Pomimo, że Jezus był odwiecznym Bogiem i Stworzycielem świata, to jednak był uległy swoim rodzicom. Ta wspaniałość Jego człowieczeństwa wywołuje u nas podziw i służy wszystkim dzieciom za doskonały wzór, jaki mają w Panu Jezusie. Jego przykładne życie zachęca te dzieci, aby były posłuszne swoim rodzicom. I dziękuję Państwu za uwagę. To był ten przykład spotkania Pana Jezusa z Nim, gdy miał on 12 lat i był aktywny w świątyni. Pismo Święte nam to pokazało. Ważne jest, żebyś Ty się spotkał z Panem Jezusem osobiście. Jeśli się z Nim nie spotkasz, byłoby Ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził, bo wtedy ten Boży sąd, który już ciąży na Tobie, na Ciebie spadnie. Tylko w Panu Jezusie, jeśli się ukryjesz, ten sąd nie spadnie na Ciebie, bo już spadł na Pana Jezusa, który został ukrzyżowany i w 3 godzinach ciemności na Niego zostały włożone te wszystkie grzechy. Grzech stał się grzechem za nas. Pan Jezus Chrystus stał się grzechem za każdego, kto się skrył w Chrystusie. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze, bo tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Następne spotkanie, które chciałbym omówić, to będzie prawdopodobnie spotkanie dotyczące spotkania podczas służby Pana Jezusa. I pierwszym takim spotkaniem, które chciałbym omówić, jest spotkanie Pana Jezusa z Janem, który chrzcił, z Janem, który zanurzał w wodzie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy z tego spotkania też się dużo nauczyli. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.